Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Pan Robert Bardzała, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Panie pośle, pojawiła się spora szansa dla Tarnowa, dla mieszkańców Tarnowa, ponieważ uczestniczył Pan w tym, co się już właściwie stało i zaczęło się dziać, czyli podpisaniu listu intencyjnego, w wyniku którego mamy szansę na to, żeby w tarnowskim klasterze przemysłowym lokowała się spółka z branży medycznej. Jakie szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia? Tak naprawdę to wspólnie inicjujemy i uczestniczymy we wszelkich rozmowach. Tych rozmów w przypadku tej spółki, z którą klaster podpisał list intencyjny, było wiele. Było wiele w wielu miejscach, z wieloma instytucjami w Tarnowie. Oczywiście w nich uczestniczył również prezes Sumka Nożeński. Wspólnie łączymy siły, tutaj pełne wsparcie, bardzo zdynamizowane działanie prezesa Działowskiego, szefa klastera, jak i również duże wsparcie ze strony Urzędu Miasta i prezydenta. I to wszystko pozwala właśnie na to, by tym inwestorom próbować tworzyć taką dobrą aurę w Tarnowie, by oni czuli, że tutaj można coś sensownego zrobić, że tu warto inwestować. Mhm. To jest wszystko potrzebne. Wiemy dzisiaj, jak wygląda w Tarnowie rynek pracy. Dokładnie. I wiemy, że to jest dużą bolączką, brak miejsc pracy. Więc te wszystkie działania są ukierunkowane na to, by wyjść naprzeciw tym potrzebom. Pojawi się takie enigmatyczne tutaj doniesienia prasowe. Jest to spółka z branży medycznej. Możemy powiedzieć coś więcej? Znaczy w tej chwili, no nie ukrywam, dział prawny tej spółki, ponieważ to wszystko było konsultowane z działem prawnym. Jakby pewnego rodzaju granica nam wyrysował, o czym możemy informować, ponieważ jest to spółka giełdowa. Wszelkiego rodzaju wpływanie na, poprzez informacje o inwestycjach wcześniej, zawczasu, kiedy jest to faza robocza, wpływanie na kurs akcji tej spółki, no to są kwestie dosyć niebezpieczne dla samej spółki, ponieważ to są rzeczy niedopuszczalne, więc są to do postrzenia i informacyjnie jesteśmy na razie zobligowani do takiej ogólnej formy. Natomiast jest tam w termin podany we wrześniu, kiedy będzie można więcej szczegółów powiedzieć, to ma związek z ich też jakby oficjalną prezentacją planów inwestycyjnych, wtedy to będzie można równolegle pokazać. Na razie mówi się o liście intencyjnym, natomiast jakie są szanse tego, żeby faktycznie, bo tam się mówi o kwocie 60 bodajże milionów tak złotych, jest. Które... To jest inwestycja, bo to jest dwuetapowa inwestycja, o czym tutaj szczegółowo nie mamy informacji, natomiast pierwszy etap dałby rzeczywiście ponad 200 miejsc pracy i to jest kwota właśnie okolicach 60 milionów złotych. Mamy w tej chwili trzy lokalizacje w Tarnowie, które mogłyby posłużyć właśnie na ulokowanie tej firmy. Jedną z nich jest to infrastruktura Grupy Azoty, jedną z nich to są tereny koło zakładów mechanicznych Tarnów. I jeszcze inną to jest teren w pobliżu MPC-u tarnowskiego. Oczywiście chodzi o to, by też ta strefa, ten teren, na który mieliby inwestować, znalazł się w strefie ekonomicznej. Tu też trwają rozmowy, jest to bardzo złożony proces, długofalowy, trochę żmudny. Wiele parametrów musi być spełnione, żeby dojść do jakby do pewnego protokołu rozbieżności, a który potem trzeba zniwelować. Co miasto może zrobić, co może zrobić jeszcze klaster. Jeszcze przed kamerą mówił Pan o tym, że to nie jest taka prosta sytuacja, ponieważ my jesteśmy tutaj konkurentem w stosunku do innych miast. Jakie tutaj co przekonuje inwestora w takiej sytuacji? Absolutnie tak. My jesteśmy jako Tarnów, jako tarnowski klaster przemysłowy, czy w ogóle jako region, stajemy do wyścigu z innymi miastami, z Poznaniem, z Wrocławiem. Ja nie muszę nikomu mówić, jaki potencjał ma Wrocław czy Poznań. I jakie możliwości, przecież jest to nieporównywalne miasto do Tarnowa, a jednak jesteśmy w stanie właśnie tymi bardzo skoncentrowanymi, bardzo zaplanowanymi i szerokimi działaniami, zapraszając ludzi poprzez często nawet również prywatne relacje różnych osób i również moje osobiste, skłaniać te osoby, by jednak przyjechały do Tarnowa, by posłuchały, by zobaczyły, jaką ofertę możemy im złożyć, że warto tu inwestować. Powiem szczerze, że do tej pory inwestorzy, z którymi miałem do czynienia chociażby na spotkaniach w klasterze przemysłowym, na którym wiele tych spotkań było, wychodzili z takim przekonaniem, że tak profesjonalnie przygotowanej oferty, jak w tym momencie została im zaprezentowana, to oni nie widzieli nigdzie. A czy też możemy powiedzieć, że Tarnów jest dla nich w jakiś sposób atrakcyjny w stosunku do innych miast? Przede wszystkim duża rola w tym klastera przemysłowego i ludzi, którzy tam pracują. Pana prezesa, pana dyrektora, ludzi, którzy tam wspomagają te procesy. Mam taki ogromny dar przekonywania, rozumiem. Połączyliśmy trochę jego możliwości, jego kontaktów biznesowych również, ponieważ to jest człowiek z dużym doświadczeniem, z dużym bagażem, robił projekty dla największych firm w Polsce, z własnymi kontaktami. Złączyliśmy tutaj siłę, również przy wsparciu prezydenta. Udaje się nam zaprosić i przekonać bardzo poważnych inwestorów do rozmów w Tarnowie. No właśnie, jacyś jeszcze pojawią inwestorzy tutaj? Jeżeli mówimy bo jest ich wiele, tak naprawdę wiele. Teraz kilka dni temu mieliśmy kolejnego właściciela spółki giełdowej z częścią zarządzającą jego firmą.
i tam też wygląda to dosyć obiecująco. To jest oczywiście pierwszy etap rozmów, bo wiele się dzieje. Nie wolno o wszystkim też mówić, a też to, jakby to by to się wyglądało, gdybyśmy krzyczeli, że był dzisiaj u nas kolejny gość, bo to by po prostu było niepoważne. Tak. To jest jedna sprawa, to jest branża przemysłowa i to tyle mogę powiedzieć na dzisiaj w tym temacie, ale to jest bardzo duży inwestor. Mamy również innego, tak naprawdę to jest producent uszczelek, to już tak w dużym skrócie upraszczam. Jest to człowiek, który ma na całym świecie 16 takich firm, jaką mógłby w Tarnowie stworzyć, fabryk. W każdej z tych firm pracuje po około 700 osób. W Tarnowie docelowo, jeżeli udałoby się przekonać i doprowadzić do skutku ostatecznego, żeby jednak zdecydował się na Tarnów, byśmy mogli mu te wszystkie parametry pożądane zapewnić, na początek mógłby zatrudnić około 150 osób, potem jakby idąc do standardu, który na świecie w tych fabrykach ma, pewnie byłaby szansa na szybki rozwój i zatrudnienie kolejnych osób. Ale jak sam pan powiedział, to są na razie pierwsze rozmowy, natomiast to jest w fazie rozmów. Natomiast to mówię, jeżeli jest list intencyjny, to zamykamy pewien etap. Tak. Wiemy, gdzie jesteśmy, ustaliliśmy pewne brzegowe warunki, wiemy, że jest duża szansa na powodzenie dalszej rozmów i ustalamy pewne ramy, w których działamy. I tutaj, że mówimy o tej spółce. I teraz mówimy o tej spółce branży medycznej. Tak. I to jest dla mnie, uważam, oczywiście wierzę w to, że to się uda, natomiast uważam, że to jest bardzo dużą szansą powodzenia ten projekt. Oprócz tych spółek jeszcze, oprócz tej spółki jeszcze pojawiła się tam bodajże przedsiębiorstwo garmażeryjne, tak, o którym tak była jest. Mowa i belgijski tak call center, do którego jeszcze nie do końca jesteśmy przekonani, czy to będzie. Tak. To Kuchnia Brawaty to jest przedsiębiorstwo garmażeryjne, które rzeczywiście już podpisało list i jest również bardzo duża szansa na to, że te około 40 miejsc pracy, każde 10, każde 20, każde 30 miejsc pracy w Tarnowie na tak ciężkim rynku jest mile widziane. I tutaj jest szansa, że to w przyszłym roku może rzeczywiście zaistnieć, bardzo duża szansa. Temat producenta uszczelek, o którym wspomniałem, to jest bardzo perspektywiczna sprawa. Jest cały czas klaster w kontakcie z tym inwestorem. Przekonujemy, odpowiadamy na ich zapotrzebowanie, przygotowujemy wszelkie możliwe sprzyjające warunki, bo to jest od Urzędu Pracy, który też musi zabezpieczyć odpowiednio personelem wyszkolonym, pod jakimś tam kątem. To jest mnóstwo różnych czynników, które trzeba pokazać, przygotować i zaprosić takiego człowieka, pokazać mu, że tu jest wszystko gotowe. Jeżeli warto tutaj inwestować. Warto tutaj inwestować. Mhm. Tutaj masz dobry rynek, tutaj zapraszamy cię, będziesz z tego zadowolony. Cały czas się ścigamy z innymi miastami i to oni nie ukrywają, że mają czasami oferty, że gdzieś tam ktoś ich ściąga. Dzisiaj na przykład w przypadku tej firmy z branży medycznej wygraliśmy, nie chcę mówić o innych miastach, ale wygraliśmy z innymi miastami, bo podpisanie listu intencyjnego i przejście do kolejnej fazy rozmów i negocjacji jednoznacznie o tym świadczy. Mhm. Że oni zrozumieli, czy też jakby podjęli decyzję, że są ukierunkowani na Tarnów. Mhm. Ale to jest w fazie dalej jeszcze spełnienia wielu innych parametrów. Często kiedy może zapaść ta ostateczna decyzja? To jest jakiś termin? I znowu pojawiają się informacje, które my chcieliśmy pokazać, a dział prawny tej spółki poprosiłby, by o tym nie mówić ze względu na właśnie to ich giełdową obecność. Więc to gro jest takich ograniczeń, gdzie możemy bardzo na poziomie ogólnym o tym mówić. Jak oni powiedzą, dobrze, możemy pokazać szczegóły, to wtedy będziemy pokazywać. Dobrze, ale finalizacja tak. Kiedy będziecie wywiedzieć pani i przedstawiciele klastera, że tak, to będzie miało miejsce jeżeli faktycznie. Jest jakiś termin, który graniczy? Tak. Rozpoczęcie inwestycji w 2015 roku, zamknięcie i zatrudnienie osób, to pewnie był koniec 15, bo 16 była fabryka działająca w pełnym, jakby w pełnym zakresie. Pracujemy nad tym, mówię szczerze, że wymaga to wielu godzin spotkania. Podam tylko przykład, samą ostatnią wizytę, których było wiele w przypadku tej firmy medycznej, to od godziny 9 do 17 z panami spędziliśmy, będąc w różnych miejscach, będąc na różnych spotkaniach, bardzo poważnych mi firmach, również w Tarnowie, szukając tych wszystkich możliwych punktów wspólnych. Gdzieś pomiędzy pracą parlamentarną jeszcze ta inicjatywa. To jest działanie dla regionu i dla Tarnowa. To uważam, że jest ale to też obowiązki jako posła. Gdzieś tam pan musi w międzyczasie wypełniać. To było jedno z wielu spotkań, które miało miejsce akurat z tymi panami, z właścicielem, z większościowym udziałowcem tak naprawdę tej firmy. A ten belgijski call center, o którym belgijski call center, tu jest sprawa złożona, jest ona w toku, rzeczywiście Rada Kwila, to też trochę oni dyktują warunki, bo tam też walczą o tego inwestora. Tak, pojawiły się obietnice różne, wielu miejsc pracy, tak, ale prawda? To przecież, to właśnie mówię o różnych miastach, które też zapraszają, też chcą u siebie takich inwestorów i dać kolejne 100-200 miejsc pracy swoim mieszkańcom. To jest w fazie bardzo prawdopodobne, że będzie to również zakończone sukcesem. List intencyjny jest w drodze, są wszystkie uzgodnienia do podpisania tego listu. To zamyka ten pierwszy, taki najbardziej luźny etap rozmów, bo to wtedy konkretyzuje już pewne sprawy. A czy to możemy podać jakieś daty? Może się okazać, że ten list będzie podpisany
w ostatnim tygodniu sierpnia, ale to prezes akurat te techniczne szczegóły prezes tam koordynuje, który jest akurat parę dni na urlopie, więc poczekajmy od niego na informację. I to też będzie bardzo konkretna informacja, jeżeli chodzi o tarnowski rynek pracy. No, dla mnie taką przybijającą, o której teraz mówimy, byłoby na pewno to, gdyby ten producent uszczelek zrobił krok w kierunku Tarnowa jeszcze większy, no bo tutaj to mamy ze skalą światową do czynienia, naprawdę światową. I to by mogło, łącząc te wszystkie inicjatywy, tak, projekty, o których mówię, jest szansa, że to za chwilę, jeżeli nie wszystko, to część z tego się uda i część z tego da 200, 300, 500 miejsc pracy naszym mieszkańcom, a o to walczymy. Zmieniając tak temat troszeczkę na bardziej może polityczny, kiedy pojawią się listy do rad i sejmików? Do sejmików to jest, one są w tej chwili w trakcie jakby finalizowania już, rzeczywiście. Mamy troszkę więcej czasu, jeżeli chodzi, tak daliśmy sobie wewnątrz, troszkę więcej czasu, jeżeli chodzi o rady. Do rady mamy to chyba do 9 września dokładnie dostarczyć uchwały Rady Powiatu do Biura Zarządu Regionu Małopolskiego. I to jest ten termin deadline, do którego musi się wydarzyć Rada Powiatu, zaakceptować ostateczne listy, muszą się stworzyć one już protokoły. Powstały te listy, czy nie, jeszcze wciąż? Muszą być stworzone protokoły i te protokoły muszą dojechać, czyli powiedzmy ten 8 to chyba jest nawet niedziela, więc no jakoś tak to wychodzi, że do tego terminu powinno być wszystko zamknięte, ustalone, no i będzie to pewnie też jakąś informacją publiczną, no bo to przecież się nie ukryje, a tym bardziej jest to kampania wyborcza. Pojawią się jakieś nowe nazwiska tutaj na terenie regionu tarnowskiego? Rozmawiamy o tym, bo różne nazwiska są w toku, jeszcze nie ma ostatecznych decyzji, mogą być niespodzianki, ale to jest sprawa jeszcze otwarta. Platforma się wciąż czuje silna jeszcze tutaj na ziemi tarnowskiej? Platforma powinna udowadniać, jeżeli nawet jej zaufanie trochę straciła, to powinna udowadniać, odbudować to zaufanie i udowadniać, że warto stawiać na platformę. Dla mnie jednoznacznym takim przekazem, który chcę też sformułować do mieszkańców, to jest chociażby to zdynamizowanie działania klastera przemysłowego. To dzisiaj, pamiętajmy, że niedawno zmienił się tam prezes. Ten prezes, który jest aktualnie, bo ktoś zapyta, a dlaczego wcześniej nie dało się? Otóż ja odpowiem, no, kiedyś ktoś miał inne priorytety, miał inną strategię działania. Dzisiaj jest nowy prezes, pan Rafał Działowski, który bardzo mocno współpracuje ze wszelkimi możliwymi dłoniami, które do niego są wyciągnięte, czyli mówię o włączeniu sił, tak jak wspomniałem na początku. Dzięki temu wspólnie z prezydentem, wspólnie z prezesem, wspólnie tutaj w gronie bardzo takim, powiedzmy, no, szerokim, ale w jakimś sensie zorganizowanym podejmujemy te działania. Podejmujemy spotkania nie tylko w Tarnowie, ale również w innych miejscach. Czyli możemy myśleć, że te działania są troszeczkę teraz na zasadzie takiej... Odrabiamy straty. Odrabianie strat, tak? Tak jest, tak uważam. To jest odrabianie strat. To jest odrabianie zaległości, które też w jakimś sensie narosły w klasterze. A nie takiej kiełbasy wyborczej. Ja bym naprawdę sobie tego życzył, żebyśmy za chwilę mogli otwierać te fabryki. Nie za miesiąc, bo to się nie ma to znaczenia, w jakim terminie odbywają się te rozmowy, o których teraz rozmawiamy. Prezes został powołany niedawno, więc ten prezes, który został powołany niedawno, pozwolił na zdynamizowanie działań klastera i na połączenie sił na wielu płaszczyznach. I to powoduje, że dzisiaj pojawiają się bardzo poważni inwestorzy w Tarnowie, którzy wcześniej tutaj nie zaglądali. I stąd też pańskie zaangażowanie, rozumiem. No, moje zaangażowanie jest od samego początku, również od samego początku, kiedy zadeklarowałem prezesowi taką pomoc, powiedziałem, że jestem otwarty na bardzo szeroką współpracę i uważam, że tu dzisiaj bardzo dobrze się stało, że zarówno ten człowiek jest na tym stanowisku, jak i również to, że połączyliśmy siły i są do tego, jakby z tego powodu konkretne efekty. Choć w postaci listów intencyjnych, w postaci kolejnych działań, rozmów, które wierzę w to i mam nadzieję i naprawdę bym sobie życzył mnie i wszystkim innym, nawet oponentom politycznym, żeby to się udało. Panie pośle, jeszcze na koniec, wygląda na to, że tutaj nad naszym podwórku tarnowskim będziemy mieć do czynienia ze starciem dwóch tak naprawdę nazwisk, wicemarszałek Ciepiela kontra pan Koprowski. Czym PO chce przekonać Tarnowian? Jak pan ocenia? Już mówiłem chwilę temu, że stawiamy Normana Ciepiele i tutaj nie ma jakby żadnych różnic zdań, cała platforma jest jednomyślna w tej kwestii. Te formalności, o których mówię, one się za chwilę wydarzą i tutaj będziemy to oczywiście oficjalnie o tym informować. Który jest lepszy, czy ma przekonać Roman Ciepiela? Ja bardziej jestem nastawiony na pozytywną kampanię, na pozytywną informację. Roman Ciepiela swoim doświadczeniem, swoimi zasługami dla Tarnowa, w tak trudnym czasie, w jakim znajduje się Tarnów, zarówno tak i trochę gospodarczo, i kwestie pozostałości po aferze łącznikowej, prawdopodobnych zwrotów dotacji, które jeżeli okaże się, że 5 tysięcy dziennie
odsetki, do których zostaną naliczone te odsetki, no to się może okazać, że za chwilę, nie wiem, 50 milionów będzie to do zwrotu. To też się może okazać, że znajdzie się on też sam w trudnej sytuacji. Każdy ktokolwiek będzie zarządzał miastem, w momencie, kiedy budżet wynosi tam około 600 milionów, kiedy miałby oddać 1/10 budżetu w związku z karą, no to trzeba z czegoś zrezygnować. Ale panie pośle, krótko, dlaczego marszałek Ciepiela ma być lepszy? Wydaje mi się, że marszałek Ciepiela po pierwsze już był prezydentem miasta Tarnowa, po drugie prawie 7 lat jest marszałkiem. To przy współpracy z marszałkiem Ciepielą, współpracy miasta, udało się bardzo wiele inwestycji zrealizować w Tarnowie. Udało się ściągnąć wiele środków, wielomilionowe dotacje, które trafiały do Tarnowa przy łączeniu sił właśnie z Romanem Ciepielą. Doprowadziły, że mogliśmy przebudować ronda, mogliśmy wiele nowych ulic wybudować, wiele infrastruktury, które się udało zrealizować w Tarnowie, jest właśnie zasługą między innymi Romana Ciepieli. To on doskonale się orientuje w temacie funduszy unijnych, on to wszystko od zaplecza czuje. No, takiej osoby dzisiaj trzeba, która tymi swoimi kompetencjami będzie w stanie poradzić sobie z tymi trochę problemami miasta, no, z zaległościami, które za chwilę nas mogą dopaść. No, jak z tego wyjść? Poza tym nie ma co ukrywać. No, zobaczymy, jaki będzie układ polityczny w przyszłości, natomiast te wszystkie różne stanowiska, jeżeli jest się do kogo zwrócić, jest się do kogo odezwać, zadzwonić, to czasami łatwiej pomóc miastu, jeżeli tych relacji jest więcej w różnych miejscach, a na pewno marszałek Ciepiela takich relacji, łącząc chociażby nasze, moje i politycznie szerzej na to patrząc, naszych parlamentarzystów, ma chyba o wiele więcej jak jego kontrkandydat. Także mówię, nie negatywną kampanią, a pozytywami. Uważam, że to właśnie pozytywną kampanią Roman Ciepiela powinien wygrywać to starcie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.